dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pieniądze są w regionalnych programach operacyjnych w całości, w kilku obszarach tematycznych. Na pewno cały czas infrastruktura, szeroko rozumiana, i kolejowa, i drogowa, ale drogowa ograniczona. Drogi lokalne do 15%, drogi wojewódzkie w regionalnych programach operacyjnych, drogi krajowe, ekspresówki w programie na poziomie krajowym, infrastruktura i środowisko. Duże pieniądze na inwestycje kolejowe i wszystkie inwestycje związane z ograniczeniem emisji. To jest priorytet Unii Europejskiej. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i rewitalizacja. W dalszym ciągu to, co w samorządach jest realizowane, bardzo blisko ludzi. Ja mogę ze swojego doświadczenia osobistego opowiedzieć o włączeniu cyfrowym. Jeżeli samorząd dba o swoich mieszkańców, to powinien realizować projekty z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, który podniesie kompetencje tych mieszkańców, a podniesienie kompetencji cyfrowych w tych zbliżających się latach to jest bardzo kluczowa rzecz. Bardzo podobnie możemy odnieść tą sytuację do włączenia społecznego, czyli do tych grup, które są z jakichś powodów poszkodowane albo długotrwałym pozostawaniem bez pracy, albo brakiem mobilności. To są środki rozwojowe, środki inwestycyjne, które naturalnie samorządy powinny wykorzystywać. Te samorządy, które dzisiaj realizowały projekty unijne, wszystkie co do jednego chcą dalej realizować. Te, które się nie odważyły, mam nadzieję, że nie ma takich wiele w naszym kraju, prawdopodobnie by dzisiaj powiedziały, że nie są przygotowane. Natomiast to nie jest nic strasznego. My dodatkowo przygotowujemy taką wielką akcję pomocy wszystkim beneficjentom, niezależnie jaką instytucję reprezentują, czy osobę fizyczną, czy przedsiębiorcę, czy jednostkę samorządu terytorialnego. W punktach informacji, których będzie aż 77, po kilka w każdym województwie, będą specjaliści, którzy pomogą zidentyfikować potrzebę, wskazać środki europejskie, jeżeli oczywiście one mogą być, te potrzeby, finansowane ze środków europejskich, spróbować sprawdzić wniosek, poprawić ten wniosek razem z tym beneficjentem, złożyć go w odpowiedniej instytucji, czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie krajowym. Wszystkim się wydaje, jest jakiś taki mit, że te środki europejskie są środkami bardzo trudnymi. One są środkami trudnymi, ale to są środki publiczne. Musimy tak samo nie dbać, jak o każdy inny grosz publiczny. Więc zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza zarządzający w tych jednostkach, zdają sobie doskonale sprawę, jaka odpowiedzialność ciąży na tych ludziach, którzy gospodarują środkami publicznymi. Więc być może, że to jest ta sprawa, a być może, że brakuje im troszkę kompetencji. Zapraszamy w ramach środków z pomocy technicznej, jesteśmy w stanie pomóc także w tym obszarze.